Pani Jasnogórska, Matko mojego narodu, pragnę Ci w sposób szczególny polecić i zawierzyć całą młodzież polską. Pozwól, że naprzód przypomnę własną młodość, która w swej części najbardziej decydującej była trudna. Był to czas wojny i okupacji, wielka próba całego narodu, wielka próba młodzieży. Był to równocześnie czas afirmacji najwyższych wartości. Ileż razy na miarę heroizmu, ileż razy za cenę życia. Polecam Ci, o Matko, i zawierzam współczesne młode pokolenie. Ten młody las, który wyrósł pośród starszego lasu. Młody las serc i sumień. Spraw, aby te serca i te sumienia były zdrowe. Aby niosły w sobie to całe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Dziedzictwo prawd i wartości, równocześnie dziedzictwo trudów i ofiar. Niech to dziedzictwo w nich będzie żywe i niezachwiane. Niechaj umieją łączyć w sobie odwagę i rozwagę. Nieodzowna jest bowiem odwaga, aby być prawdziwie rozważnym. I nieodzowna jest rozwaga, aby być prawdziwie odważnym. Być odważnym to znaczy myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność. Polecam Ci i zawierzam, o Matko, ludzi młodych. Niech nigdy nie zwątpią o przyszłości. Niech pamiętają, że przyszłość jest człowiekowi także zadana. Jest mu zadana w nim samym. O Pani Jasnogórska, jakże Cię błagam o przyszłość mojej ojczyzny. O tę przyszłość, która zadana nam jest w każdym człowieku, a nade wszystko w młodym pokoleniu. Oby zrozumieli, oby podjęli, oby spełnili, oby im nie utrudniano, lecz pomagano.